Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala To kolejny odcinek z gry Shake I przed nami końcówka piątego dnia na nowym polskim serwerze S38 No i standardowo pokażemy sobie jak wygląda tutaj topka pod koniec tego dnia Jak wygląda nasza postać, co się zmieniło i tak dalej i tak dalej Więc tak, no jeżeli chodzi o nas to prawie wbiliśmy tutaj 118 poziom Niewiele nam brakuje Pod względem serwera jesteśmy tak naprawdę top 2 łowcom demonów na serwerze Tak jak mówię No póki co Azuria nas tutaj tak wyprzedziła, że nie mamy do niego, bo to jest on, ja zawsze mówiłem ona, ale się dowiedziałem, że to jest on, więc nie mamy po prostu do niego podjazdu, na ten moment jest to prawie 100 poziomów różnicy no ale zobaczymy jak to wyjdzie w przyszłości więc tak, no na ten moment tak jak mówię, no jesteśmy tym łowcą drugim na serwerze, tutaj z tego co widzę nie, nie powbijali panowie 110 poziomu, co za tym idzie nie mogli dostać klucza do tego lochu no a nam się to udało, dosłownie tam 30 jawki nam zostało i ten klucz poleciał więc tutaj sobie zabiliśmy już jak widzicie 9, w zasadzie to 8 potworków, co nam dało no, prawie te 8 leveli, także no, nie jest źle. Jutro sobie to pewnie reszta nadgoni. No i tak, jeżeli chodzi o te daily materiały z tego łowcy, to. Póki co na dwa dni je wstrzymuję, czyli w środę i w czwartek nie będzie, dlatego że chciałbym sobie tutaj troszeczkę odłożyć grzybków, chciałbym sobie po, poczekać na weekend epicki, tak naprawdę, który zaczyna się już w piątek, bo będzie, będą te cztery dni Wielkanocy. Co za tym idzie, będą wszystkie eventy, i w tym właśnie weekend epicki, w którym planuję się przebrać. Na którym w zasadzie evencie planuje się przebrać i sobie tutaj pocisnąć te lochy dalej. Więc spodziewajcie się filmu w piątek o godzinie, znaczy no w piątek na wieczór po prostu takiego standardowo pod koniec dnia. Natomiast tak, no jutro filmu nie będzie wcale, a w czwartek będzie standardowo o 18.00 z W37 bodajże film. Także no będzie chwilowo według tego harmonogramu, który jest ustalony. A od piątku myślę, że znowu sobie tutaj wrócimy właśnie do tych daily materiałów złowcy i dalej będziemy coś tutaj cisnąć. Yy, Okej, okay, no tak jak widzicie, jeżeli chodzi o lochy, to, to tutaj w obydwóch lochach mamy 9 na 10. Yy, obydwa te mopki, że tak powiem, to są yy, magowie. Strasznie tutaj musimy się gimnastykować z tymi magami, powiem wam. Yy, zaczynam to niestety dostrzegać, ale to zaraz wam pokażę w walkach. Yy... Także no, tak naprawdę jeżeli chodzi o Berserka, no to tutaj te lochy to jest dla niego bajka, dlaczego? No bo tutaj jest mag i potem 10 na 10 to jest bodajże maszyna do zabijania, to też jest mag, dosyć ciężki, no ale jeżeli Berserk się tutaj odpowiednio w niego wbije, no to także go pokona, natomiast tutaj to także jest mag i potem na, jako boss jest to nasze lustrzane odbicie, więc... No, tak naprawdę dla berka to też jest bajka, i to są tak naprawdę darmowe poziomy, yy, które sobie może zgarnąć. Na jeżeli chodzi o nas, to już nie jest tak kolorowo. Yy, no, ale okej, okay. no jeżeli chodzi o topkę, to, to chyba powiedziałem. No, widzicie, wygląda to tak, jak, jak wygląda. Yy... Jest nieźle, jeżeli chodzi o naszą gildę i tak dalej, o samą naszą postać, no ale wiadomo, to jest dopiero piąty dzień, to wszystko się jeszcze, że tak powiem, kształtuje. Dobra, no polecimy sobie tutaj może od początku, już wszystko na końcu zrobiłem, więc to standardowo. Do Kibelka wleciał dzisiaj znowu epik i już tutaj mam dwa odłożone, to akurat będzie na środę i czwartek, a w piątek sobie już wydropię z eventu jakiś epik, więc to jest akurat okej. Okay. Dobra, no tutaj wszystko. Ubolewam troszeczkę, że nie mamy jeszcze tego hazardzisty. No, bo tam jednak 10 razy możemy zagrać kościom, kośmi i mamy szansę na właśnie kości z surowcami, które by nam się bardzo przydały, jeżeli chodzi o twierdzę. No, ale trudno, za kilka dni go sobie odblokujemy. Więc myślę, że to akurat bez problemu. Okej, okay, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, więc wstawię to pewnie tam jakoś w środek filmu tak aby kolejność była zachowana, udało nam się odblokować zarządca areny więc sobie powoli tutaj te runki gromadzimy, no na razie mamy jedną, gdzieś planuję ofiarę zrobić przy 20, może 25 no ale mówię, no te budynki tutaj powoli rozbijamy tutaj już sobie kupiłem o złocenie, no i tam od czasu do czasu klikam, więc myślę, że to jest ok. Druga sprawa, wiele osób pod wczorajszym filmem, tam w ogóle jest masa komentarzy odnośnie konkursu i tak dalej, ale jeszcze tego nie czytałem wszystkiego, natomiast przewijały się często pytania jak zrobiłem czerwony opis. Czy tylko ja tak mogę, czy coś w tym stylu? Nie, tak może zrobić każdy, klikacie sobie prawym na opis i jak widzicie ja tutaj mam takie znaczniki HTML, to się nazywa, kto tam nie wiem uczy się informatyki, czy, czy jest w technikum informatycznym, czy po prostu hobbystycznie to wie na pewno o co chodzi. To jest coś takiego jak tutaj wstawiamy właśnie w te znaczki mniejszości, większości i na przykład sobie ustawiamy kolor i kolory sobie znajdziecie na internecie tak naprawdę wszystkie znaczniki size, no to wiadomo, rozmiar B to jest pogrubienie, no i tutaj kolor ten, który ja mam ustawiony to jest akurat czerwony i takie coś sobie wstawiacie, potem wstawiacie tekst, który chcecie mieć i po prostu formatują on się wam tak, jakby wam się sformatował w HTML-u, czyli w ten sposób, co tutaj ja mam właśnie na czerwono. Druga sprawa jeszcze odnośnie konkursu to pewnie powinienem w ogóle powiedzieć w poprzednim filmie, ale, ale nie powiedziałem, więc prawdziwi widzowie, y, którzy oglądają wszystkie filmy będą wiedzieć. Y, to, że konkurs był z okazji nowego serwera, to nie znaczy, że y, mogą wziąć w nim udział osoby tylko z nowego serwera. Y, tak naprawdę no, grzybki będą przelane na konto dla zwycięzców, jeżeli już tych zwycięzców ogłoszę. Y, tak więc po prostu y, możecie nie grać na tym S38, a i tak możecie wziąć udział w konkursie, y, bo serwer, na którym gracie, nie ma tak naprawdę znaczenia na każde te na każdy serwer te grzybki dojdą po prostu, o, o to mi chodzi. No i druga sprawa, tam już widziałem, że ludzie pisali swoje niki i serwery w komentarzach. Na wszelki wypadek, jeżeli by wygrali, to jest akurat spoko. Natomiast i tak będzie na to czas, gdy ja już ogłoszę zwycięzców, to po prostu będziecie mieli czas, aby te swoje te swoje filmy, te swoje yy, niki i serwery po prostu yy, pod filmem z rozstrzygnięcia konkursu napisać. Yy, więc to by było na tyle, zapraszam do dalszej części filmu. Yy, no na ręce wszystko zrobiliśmy, u kowala rozmontowaliśmy tyle, ile mogliśmy. Yy, dzisiaj wiedźma chciała nakrycia, ale póki co ta wiedźma idzie bardzo wolniutko, no bo jeszcze niezbyt wiele osób na serwerze ją ma. Yy, pupilki, pupilki w ogóle nam się poszły bardzo ładnie, zrobiłem ataki od razu po północy i zrobiliśmy 5-0 w tych atakach, więc to akurat jestem zadowolony. Yy, no tutaj wszystko nakarmiliśmy trzy razy. Oprócz niestety mroku, znowu ten mrok mamy dzisiaj do tyłu. Tylko raz go nakarmiliśmy. No, jakbym miał jeszcze dwa, dwa karmionka, no to bym zdobył osiągnięcie tutaj. W ogóle, jeżeli chodzi o osiągnięcia i o klaser, to też Wam zaraz powiem. Z tym, że poczekajcie, o nakarm pupile 15 razy w ciągu jednego dnia. No, ja mam 13 na 15 i właśnie z mroku mi zabrakło tych dwóch karmień. Niestety, dzisiaj chyba w ogóle żadnych osiągnięć nie zrobiliśmy. Natomiast klasera mamy 70%. Wbiłem go dzisiaj tyle, ile mogłem, tak naprawdę. Przedawką, jeszcze zanim robiłem, żeby mieć to już z głowy, tak jak mówiłem wczoraj. No i tutaj jeszcze wiadomo, teraz jakieś pojedynki, pojedyncze itemki nam tutaj się pokazują do zdobycia. To już za pomocą grala sobie będziemy tutaj po kolei wyłapywać. No tutaj mają epiki, których nie mamy, co niektórzy, no ale ich jeszcze nie ubijemy, niestety, więc, więc musimy cierpliwie czekać. Natomiast na no jakieś tam wisiorki, tarcze widziałem, że jeszcze mi migają, więc sobie to powoli zbieram, czy to ze sklepu, czy właśnie z sali chwały. No ale myślę, że 70% nie Jest jak najbardziej ok. No tak, jeżeli chodzi o typu file, to mówię. 5,0 tutaj zrobiłem. I jeszcze niestety nie pokonałem nic innego oprócz tych trzech podstawowych, więc y, y, powoli czekam. Tu w ogóle jeszcze zębika nie pokonałem, jak widzicie on ma szósty, my mamy piąty, y, więc muszę poczekać aż tutaj nakarmimy tego siorba troszeczkę bardziej. Y, no fajnie, że światło karmimy, fajnie, że światło idzie jakoś idzie, już mamy na jutro tutaj jak widzicie odłożone y, pożywienia, no ale niestety mrok też jest ważny, no bo y, światło i mrok to są dla nas najważniejsze y, żywioły. No, a niestety ten mrok mamy póki co dosyć mocno do tyłu, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze w przyszłości. Dobra, tutaj, jeżeli chodzi o lochy, no to pokazywałem. W dwóch. tutaj mam 9 na 10 Tutaj portal kliknąłem, no ale wiadomo, jemu jeszcze na razie za wiele nie robimy. Twierdza, no jeżeli chodzi o twierdzę, to tutaj powoli sobie robię kontry z innymi. Tych surowców, jak widzicie, troszeczkę się odkłada. Budujemy sobie na 9 poziom. Będę chciał ją na 10 przed jeszcze piątkiem, dlatego że w piątek będą od piątku do poniedziałku. W ogóle chyba będą 4 dni z tego co pamiętam wszystkich eventów, co za tym idzie też skarbów lasu, więc będę chciał po prostu jak największe paczki wycisnąć tych surowcy, dlatego też sobie tą twierdzę właśnie chcę na jak najwyższy poziom podnieść. Kosztem kwater, no bo kwatery mam dopiero na szóstym, no ale trudno, tutaj ten kamieniołom bym jeszcze chciał na siódmy podbić, żeby się równo to eko, no ale to zobaczymy jak wyjdzie. Tutaj pewnie widzieliście, tyle mam kryształów na siłę, same duże. Dlaczego? No, dlatego, że dzisiaj dosłownie 32 kryształy z rzędu liczyłem. W sumie to było ich więcej, ale gdy już mi tak nie dropiły, to pomyślałem, że policzę i musiałem wydropić 32 kryształy, żeby mi dropną na zręczność. Więc no, to jest naprawdę wow. No, jak widzicie, tutaj sobie na HP poodkładałem, w razie czego same duże, żeby były jakby co. No, a na jeden na zręczność mi właśnie w przeciągu dopiero chyba jako 33, plus dodać tam kilka na początek no to nie wiem, czy nawet może nie 40 kryształ, to był dopiero na zręczność, tak, to było na wszystko, co, co możliwe właśnie oprócz zręczności, więc to jest w ogóle dla mnie wow. Yy, no ale okej, okay, no twierdza tak, jak mówię, tak wygląda, kontry tu robimy, yy, możemy sobie w sumie sprawdzić, yy, czy jest ktoś ciekawy, no w sumie, chociaż tutaj mało kamienia, no ale niech będzie, drewna, drewno też się przyda, yy, tutaj w sumie też nie jest źle, yy. Okej, okay, no i co? No i tutaj, jeżeli chodzi o gildię, no to wiadomo, no gildia idzie do przodu powolutku, chyba za dużo tutaj nie ma co mówić, bo y, nic się nie zmieniło od wczoraj, praktycznie, w, w sensie, no wiadomo, zmieniło się, ale nie za wiele, y, nadal tutaj jesteśmy, wydaje mi się, na drugiej pozycji, jeżeli chodzi o gildię i, i nadal sobie ładnie ciśniemy, więc mam nadzieję, że tak zostanie, y, bonusy już mamy tutaj od gildii y, po 110%, no w ogóle wyprawy zrobiliśmy, y, to ja sobie tutaj na odcinku zmienię już przy okazji ten opisik żeby był aktualny ok? no i co no dzisiaj na noc znowu sobie puszczę wyprawę więc więc jakoś to powoli idą te procenty dobra co tutaj dalej twierdzę mówiłem zaraz pokażę walki w sumie to sobie może jakieś kontry mam tutaj pozapisywane to myślę że sobie może tutaj walniemy po kolei zostało mi dwóch tych rycerzy więc więc sobie tutaj po prostu popchnę no jak widzicie tutaj te kontry staram się zapisywać z ludźmi którzy dają dosyć sporo no i no i te surowce się powoli zbierają dobra Tutaj, tutaj sobie podznaczamy, że już to zrobiliśmy. No i okej, okay, co tutaj, jeżeli chodzi o lochy. No, tak naprawdę dzisiaj największą przeprawę miałem z magiem tutaj w tym lochu. Nie pamiętam, który on był, tak szczerze mówiąc, trzeci albo czwarty, coś koło tego. Bardzo się tutaj, właśnie dlatego dropiłem te gemy. Tą zręczność chciałem dropnąć, bo bardzo tutaj mieszałem z tymi gemami, żeby on padł. No ale niestety nie było go w walkach. Kliknąłem, żeby się zapisał, a się nie zapisał. Nie było tutaj tego lochu. Powinien, niby jak. Zwycięski lok się w ogóle z automatu zapisać, ale niestety go tu nie ma. Ale co my tutaj mamy? No, tak naprawdę ze zjawą możemy obejrzeć, bo zjawa to jest mag, więc się tutaj nie odradzamy. Więc wam mogę pokazać, jak to wygląda. No, tutaj w sumie nie tak źle, bo żadnego kryta jeszcze nie daliśmy. No i tutaj ten, ten hit na końcu to był taki mocny krytyk. Jak widzicie, też nam tutaj mało HP zostało. No, ale to standardowo z tymi magami, także no tak jak mówię no, z magami jest naprawdę ciężko, ciężka to przeprawa dla tego łowcy, ale nadal podtrzymuję, że inne lochy padają bardzo szybko i nie potrzeba w ogóle zbyt dużo tutaj grzybków, na, na, marnować na te lochy, aby po prostu one padły. No zaraz wam tu mogę pokazać na przykład ze szkaradnym demonem. To jest zwiadowca dokładnie. No i jak to tutaj wyglądało? No raz się żeśmy wskrzesili i zostało mu pół HP. No i już go w sumie pokonaliśmy. No to nie, okej, okay. to nie było aż takie nie wiadomo co. Tutaj ten króliczek to też był zwiadowca. Możemy zobaczyć ile razy się tutaj wskrzesiliśmy. No tutaj raz i mu zostało dużo HP w ogóle bardzo. No i tutaj drugi raz i już i już nam tutaj padły z tego co widzę dokładnie i dostaliśmy w ogóle rękawice, które sobie ubrałem, bo były naprawdę bardzo fajne. Okej, okay, to by było tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. No troszeczkę tutaj żeśmy y, zrobili, tak jak mówię, no, w skupili jestem zadowolony, no bo te pieniądze zrobiłem, opłaca się tu atakować od razu po północy, y, zanim jeszcze ludzie te pupile swoje pokarmią. Y, no, top 2 łowca na serwerze to tak naprawdę też jest dla mnie bardzo fajne. Y, tak jak mówię, no teraz przestój, teraz odkładamy grzyby i teraz sobie po prostu y, czekamy na. Na ten weekend epicki w piątek, i w piątek ze 38 znowu pojawił się film, na którym postaram się pokazać Wam duży progres. Mam nadzieję, że taki progres zrobię, no ale myślę, że jak tutaj ubiorę się w same epiki, to, to ten progres właśnie nie będzie problemem. Także co, no to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Komentarz dla statystyk, dla zasięgów, wbijajcie na Discorda dla widzów, jeżeli jeszcze Was nie ma. No i co, jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. część